poniedziałek 30 stycznia 2017 roku w Stalowej Woli otwarto nowy żłobek. Podczas uroczystości obecna była premier Beata Szydło, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. W placówce przebywać będzie 65 dzieci, w tym maluchy niepełnosprawne. Żłobek przy ulicy Poniatowskiego powstał dzięki dofinansowaniu rządowego programu. Dziś w jego otwarciu uczestniczyła prezes Rady Ministrów Beata Szydło, która na Podkarpaciu przebywa już od kilku dni, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, senator Janina Sagatowska, poseł na Sejm Rafał Weber, prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbreżny. Na budowę żłobka przeznaczono około 4,5 miliona złotych. Inwestycja była dofinansowana z programu rządowego Maluch, który zakłada wsparcie w wysokości 40 tysięcy złotych na każde utworzone miejsce w żłobku. Placówka posiada 3 oddziały. W każdym oddziale może być dwoje, troje dzieci niepełnosprawnych. Oddział składa się z sypialni i sali zajęć. Jest to chyba jedna z przyjemniejszych uroczystości, w których mogę uczestniczyć. Chcę pogratulować panu prezydentowi, wszystkim państwu, mieszkańcom Stalowej Woli, rodzicom za to, że macie tak piękny obiekt i że miasto Stalowa Wola właśnie tą politykę prorodzinną, wspieranie rodzin tak bardzo tutaj o tę politykę dba. Kiedy rozpoczynaliśmy pracę w rządzie Prawa i Sprawiedliwości razem z panią minister Rafalską, uznaliśmy, że powinno być wśród resortów bardzo mocno postawione i wyodrębnione słowo rodzina. I sprawy rodziny powinny stać się tymi, które my chcemy na pewno realizować jako jedne z najważniejszych. Oczywiście w kampanii wyborczej mówiliśmy o programie Rodzina 500+, o Mieszkaniu Plus, mówiliśmy o tym, że rodzina będzie tym, którym będziemy dbać o rodziny, będziemy realizowali programy, które rodziny mają wspierać. Ale uznałyśmy wówczas na początku, że trzeba słowo rodzina pokazać w tym zestawie zadań rządowych. I tak się stało. I dzisiaj mamy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ale nie skończyło się, proszę państwa, na nazwie. Nie skończyło się na nazwie, ponieważ to był ten moment, kiedy pani minister Rafalska przystąpiła bardzo energicznie do realizowania programów właśnie prorodzinnych. Rodzina 500+, w ubiegłym roku blisko 4 miliony złotych trafiło, do 4 milionów polskich dzieci trafiła pomoc. Z tego ponad milion to są dzieci z Podkarpacia. Blisko 7 tysięcy złotych średnio na rodzinę z Podkarpacia było przeznaczonych tych pieniędzy w ramach tego programu. 65% dzieci do 18 roku życia z terenów wiejskich na Podkarpaciu jest objętych programem Rodzina 500+. To pokazuje skalę, jaki ten program, skalę tego programu i jego rzeczywisty wymiar. Z największą przyjemnością mogę zameldować, że realizacja rządowego programu 500+ przynosi spodziewane efekty. I nie odniosę się do tego, że znacząco poprawiła poziom materialny polskich rodzin, w tym największym stopniu rodzin wielodzietnych, ale też ten mamy efekt, na który bardzo długo, bo ponad 9 miesięcy czekaliśmy. Otóż w listopadzie okazało się, że porównując listopad roku 2016 do roku 2015 w skali całego kraju urodziło się ponad 5 tysięcy dzieci więcej. I ostatnio takie wydarzenie miało miejsce we wrześniu 2011 roku, a to są dopiero pierwsze te miesiące. Jestem przekonana, że będzie to trwały efekt. Minister podkreśliła, że z programu Maluch w 2017 roku powstanie kolejnych 12 tysięcy nowych żłobków. Skutek modernizacji starych obiektów i budowy nowych w Polsce zwiększy się liczba miejsc w żłobkach o 53 tysiące. Rząd chce tworzyć dobre warunki do rozwoju młodym rodzinom, po to również, by zatrzymać emigrację. Minister chwaliła również dobre warunki na rynku pracy. Otwarcie, uruchomienie tego żłobka to dla nas, dla społeczności lokalnej Stalowej Woli wielkie święto, ale tym większa radość, że prezes Rady Ministrów, pani premier, w sytuacji, kiedy rozpoczyna się nowy rok, kiedy pani premier deleguje te nowe zadania dla całego rządu, że znajduje pani premier czas, aby przyjechać tutaj do nas.
aby wspólnie ucieszyć się tą zmianą, która następuje w Polsce, bo ta zmiana jest dostrzegalna. Ja jestem przekonany, że właśnie doświadczenia takich spotkań pozwalają później podejmować te decyzje na szczeblu rządowym, nie w oderwaniu od potrzeb zwykłych ludzi, ale właśnie stąd, co płynie z tej ziemi. Za to chciałbym w tych pierwszych słowach bardzo serdecznie podziękować. Jak zapewniła premier Beata Szydło, moda na rodzinę to największa moda, a rządowi na pewno nie braknie stalowej woli do wspierania polskich rodzin.